Witamy, witamy. Dzisiaj ciekawy dzień, bo dzisiaj mamy bardzo, bardzo fajne ruchy. Bitcoin nie robi nic, Ethereum nie robi nic, ale altcoiny powoli, powoli do góry. Ci, co mają Wilderworld, Metaverse, ci, co mają ICP, czyli Internet Computer, dzisiaj mają grubo ponad 50% w jeden dzień zysków. Więc ponieważ rynek byka udowadnia, że jesteśmy cały czas w silnym trendzie, coś ryzykownego. Coś, gdzie wrzucamy 0,5% swojego portfolio, a może mniej niż 0,5%. Czyli zagrywka na meme coins. Dlaczego? Ponieważ meme coins z kilkuset dolarów czy kilkuset złotych mogą zrobić kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet więcej złotych dla kogoś, kto trafi w takiego meme coina jak Bong, czy Floki, czy Shiba kiedyś tam. Czy niedawno nawet Pepe, tak tu macie przykład. I posłużymy się tutaj właśnie listą tego pana, Rek Twencera. Dość długo jego śledzę, dość mądre rzeczy wrzuca. Oczywiście mamy tę Miro. Miro to jest na Solanie, jedna z opcji, którą wam podaliśmy wcześniej. No ale Miro ma już kilkadziesiąt milionów. W ogóle tak ciekawostka na Avalanche. Nie wiem, czy próbowaliście coś zamieniać, czy cokolwiek na Avalanche robić. Niesamowicie drogie jest Avalanche. Czy Avalanche będzie miał problem taki jak Ethereum? Wysokie ceny transakcji? Jeżeli tak, to wydaje mi się, że jedyny blockchain, który tutaj ma szansę zdobyć świat, to zostaje Solana. Arbitrum przestało działać przez jakiś tam atak. ZkSync tak samo. Jakiś atak na sequencera. Jakieś inscriptions na sequencera. No, coś niesamowitego. Dzieje się strasznie dużo. Jak to się potoczy, no nie wiem, ale wydaje mi się, że tutaj Solana wychodzi na prowadzenie tutaj, bo jak można było krytykować Solanę rok temu, to teraz nic takiego na Solanie się nie dzieje. A popatrzcie, Avalanche, niesamowite ceny, niesamowite koszty, Arbitrum, zkSync wyłączają się na godzinę czy na półtora, no nie wiem, no, ciężko stwierdzić, ale wróćmy do tematu. I ten pan tutaj podaje nam, wraz z współpracą z innym tutaj influencerem, którego zaraz wam pokażę, meme coiny z takich ekosystemów jak Avalanche, Solana, Sui i Base. Ja tutaj Sui i Base nie kupowałem, może za jakiś czas to kupię. Skupiłem się na Avalanche i Solanie. W sumie na Solanie bardziej chyba się, znaczy się na Avalanche bardziej się skupić można, bo na Solanie już te meme coiny trochę poszły w górę, a na Avalanche jeszcze nie. No ale zobaczymy. Popatrzcie, 381 tysięcy ludzi już widział ten post. Także samo to, że oni zobaczą tą listę, to zaczną kupować. Dobra. To jest ten pan 0xppeso, który pomagał mu w stworzeniu listy. I tutaj mamy pierwsza, dość duży market cap mi się wydaje, CoinKu i dziwna nazwa, CoinKu Inu Avax. To sobie darowałem, ale możecie zobaczyć, ale cena ciekawa jest, bo dużo zer, więc ludzie lubią dużo zer. Wolf, też fajny, Land Wolf, dużo zer. A to co retail kupuje, to właśnie jest tanie, dużo zer, ale 21 milionów market cap. I tu zaczynają się dwa najciekawsze. Ten Bear i RPG Avax. 1,9 miliona i 1,2 miliona. Jakbyśmy zobaczyli na CoinGecko, na tego Bear, to ciekawostką jest, że mają oba te coiny mają dość duży wolumen w porównaniu do będzie ten pierwszy chyba. W porównaniu do wycen, popatrzcie. Tak jest. To jest w ogóle terminal gecko, terminal.com, bo na CoinGecko, na CoinMarketCap tych meme coinów nie znajdziecie. Oczywiście, bo to są za małe rzeczy. Popatrzcie, MarketCap 2,4 miliona, a wolumen obrotów, czyli obroty 1,3 miliona, czyli więcej niż połowa całego MarketCapu jest w obrotach i to tylko w jeden dzień. Więc to jest dobry znak. Z wykresu wygląda ciekawie, odbija się od supportu. Dużo zer jest, jeśli chodzi o cenę. No i niestety tylko, że no, zamieniać teraz na
Trader Joe to strasznie droga sprawa, więc chyba trzeba poczekać do północy, albo jakiejś takiej późnej godziny, bo nawet nie wiem, co się dzieje. Może Avalanche też jest atakowany i te ceny są tak, dlatego te ceny tak podskoczyły, nie mam pojęcia. I druga opcja tutaj to była BR i RPG AVAX. RPG, o popatrz, 167% do góry. Tu chyba jest podobna sytuacja. Popatrzcie, wolumen obrotów 8 milionów dolarów. 8 milionów dolarów dzisiaj, tylko 24 godziny, a market cap 10 milionów dolarów. Wow, czyli ten też. Fully diluted value to jest 10 milionów dolarów nawet. Tutaj nie ma żadnego. I popatrzcie, ten też jest w dół. Na supporcie tak jakby. No, czyli dużo zer, jak najbardziej, na rynek byka. Jakieś grosze tu wrzucić, czemu nie? No i tak samo możecie sprawdzić sobie wszystkie inne. Nie będziemy przez wszystkie przechodzić. Jeszcze wam tylko pokażę pełną listę. Sui, Memecoin, on ma jakiś FAD Uni, Solany, Popcat Sol, Dogwiftcoin, Dogwif. Ogólnie bardziej mi się podobają ta Ribbit i Hong. Takie, bo Memecoiny muszą być proste, muszą być takie pepe. Właśnie Grok, albo Grut, albo Grit, tak od tego, co Elon Musk AI stworzył, teraz jest grot czy grid, coś takiego. Właśnie bąk, krótkie, ribbit pasuje, hong pasuje, ale to znowu dogwit, dogwif, no nie za bardzo, popcat jeszcze od biedy może być. No i tutaj mamy na base mamy końc, to jest Toshi, 72 miliony, ciężko, a ten mochi jeszcze może być 13. No w sumie tyle, najbardziej mi się sumy podobały, nie wiem jak sądzicie, ten hong, bo jest poniżej miliona, popatrzcie, 960 tysięcy wycena, patrzcie, ile tu jest zer, ludziom się to spodoba. Hong, Ribbit może być, Ribbita nie mam. No i oczywiście tu z AVAX, te dwa, RPG i BER. BER to też jest jakiś pies jakiegoś współzałożyciela Avalanche, czy coś takiego, także coś podobnego jak nasz Majero z Solany. I tyle, taka zagrywka, bo jak wiecie, memecoiny to są jedne, uwaga, jeden z sektorów, jeśli nie największy sektor, jeśli chodzi o zyski. Nie DeFi, nie AI, nie Metaverse, nie gry. Największe zyski do tej pory są, uwaga, w memecoinach. No więc o ile ignorowałem memecoiny, jeśli chodzi o poprzednie wszystkie cykle, o to w tym cyklu mówię, no nie będę patrzył, jak to idzie w górę beze mnie. Kilka sobie kupię takich małych. A że nie jestem ekspertem od memecoinów, to właśnie fajnie, że ktoś się tutaj podzielił takim czymś. I możemy po prostu zobaczyć, co oni znaleźli i się za dużo czasu na to nie tracić. Także memecoiny, ryzykowna zagrywka i bardzo małe tutaj alokacje. I co? I zobaczymy, co się będzie działo. Pozdrawiam.